Na dni swojej nędzy Polska dostała króla i to takiego, jakim śniła. Tak o Janie Pawle II pisał Czesław Miłosz. W momencie, kiedy trudno było znaleźć nadzieję dla wolności, sprawiedliwości, dobra i piękna, w momencie, kiedy bezprawie, chamstwo i zło królowało, przyszedł Karol Wojtyła na stolicę Piotrową i odmienił oblicze tej ziemi. Przywrócił wiarę, nadzieję i miłość, dał szansę na wolną Polskę, w której możemy wszyscy to, co dzisiaj tutaj mówią z tej mównicy, powiedzieć. Dał szansę na demokrację, dał szansę na sprawiedliwość. Dzięki niemu ja mogę stać i moi poprzednicy na tej mównicy i mieć swoje poglądy i mieć prawo do tych poglądów. Możecie nawet krzyczeć do siebie nawzajem, co jest smutne i przykre, ale to jest dzięki wolności i demokracji. Nie byłoby wolnej Polski, nie byłoby wolnej Europy i nie byłoby wolnego świata bez Jana Pawła II. Nie byłoby Polski w Unii Europejskiej, powrotu do cywilizacji Zachodu, nie byłoby Polski we wspólnocie państw wolnych bez Jana Pawła II. Nie oddychałaby Europa dwoma płucami bez Jana Pawła II. I o tym nie wolno zapomnieć, bo to jest nasze dziedzictwo, to jest nasz fundament, to jest to, na czym się buduje państwo. Nie na rok, nie na dwa, ale na pokolenie. Nie niszczcie przeszłości ołtarzy, choć chcecie sami doskonalsze wznieść. To jest Adam Asnyk. I on się sprawdził w tych głosach i słowach Jana Pawła II. I nie można zamknąć oczu na to, co jest złego. Pedofilia jest ohydną zbrodnią. Tylko trzeba to zbadać. Czy dzisiaj hierarchia kościelna zrobiła wszystko? Nie. Musi zrobić więcej. Czy państwo zrobiło wszystko? Nie. Musi zrobić więcej. Czy archiwa powinny być otwarte? Tak. To wszystko trzeba badać, ale historycy. W kontekście historii, momentu i tego, co się dzieje. I zadośćuczynić, i przeprosić, i się ukorzyć. Tak. Bo to jest prawdziwa misja Ojca Świętego wdrożona w życie. Nie w pomnikach z marmuru, ale w pomnikach z czynów. I ich potrzebujemy, bo tych z marmuru mamy dużo. I one powinny zostać. I dzisiaj wzywanie do zrywania tablicy, nazwy, ulicy jest kompletnie bez sensu. Bo jego się nie da wymazać z tego, co zrobił. I nie tylko z pamięci, ale z tego, co uczynił dla nas wszystkich. Gdyby bezpieka i nie dawajcie wiary, ale zawsze nie dawajcie wiary w te akta bezpieki. Przy Janie Pawle II, ale i przy Wałęsie. W każdym momencie. Gdyby bezpieka uważała, że to jest takie silne, to by Ali Aksza nie musiał do niego strzelać. Gdyby to było prawdziwe. Bo tym by go byli w stanie rozstrzelać. A tego nie użyli. Będziemy stać po stronie wartości, będziemy stać po stronie pamięci, będziemy stać po stronie wielkości, świętości Jana Pawła II.